Witajcie moi drodzy, witam was MC Sagmata. Jak widzicie oczywiście dalej jesteśmy przy temacie Far Cry'a trójki. Ostatnio mówiłem o broniach. Dzisiaj chciałbym się skupić na craftingu. Znaczy ogólnie mówiąc na tym wytwarzaniu przedmiotów w Far Cry'u, prawda, i ulepszaniu i tak dalej. Nie jest to może jakoś bardzo rozbudowane, ale jest to także ciekawe i warte moim zdaniem pokazania. Więc wszystkich zainteresowanych zapraszam na materiał, a tych co nie, no to tutaj się żegnam. W każdym razie, no, do boju! A więc dobrze, tak jak było powiedziane, zajmują się craftingiem, czyli ogólnie wytwarzaniem i ulepszaniem przedmiotów w Far Cry'u trójce. Jak to w ogóle wygląda? Oczywiście mamy zakładkę w menu, wykonywanie przedmiotów. Zacznę od tego, że mamy dwa rodzaje tego. Pierwsza to zbieramy roślinki. Mamy takie listki na mapce, minimapce nam zaznacza, prawda? Są zielone, czerwone, żółte, niebieskie, białe i coś tam jeszcze chyba. I różne właściwości, prawda, mają. Zielone to wiadomo życie i tak dalej. I mamy zwierzęta, na które polujemy i za nie dostajemy skóry. A ze skóry możemy ulepszać właśnie przedmioty typu kabury, portfele i tak dalej. Ale zacznijmy od roślinek, jak już wspomniałem. Jakie mamy kategorie w ogóle? Czyli mamy tak, lecznicze, polowanie, walka i badania terenu. Jak w ogóle odblokowujemy nowe receptury, bo może od tego zacznijmy. Gdzie jest właśnie ten? I jak widzicie, zdobyte receptury mam 17 na 38. Zdobywamy je poprzez, nie, gdzie to jest, karty pamięci. Gdzie możemy je znaleźć? Oczywiście one są zazwyczaj w posterunkach tych piratów, nie wiem jak ich tam nazwać, no tych złych w tej grze. I zdobywając sobie ich posterunek, tam w tej naszej kryjówce, która nam się odblokowuje, zazwyczaj znajdujemy właśnie karty pamięci. Nie zawsze tam jest, ale przeważnie tam właśnie występują. No i wiadomo, dzięki temu zdobywamy nowe recepturki, które nam się przydadzą. I teraz przyjrzyjmy się im. Mamy tak, więc zobaczmy kategorie lecznicze. Najpierw mam tylko dwie, czyli lekarstwo standardowe, co kosztuje jeden zielony listek. Mam 11, mogę w tego. To jest przydatne. Najwięcej z tego korzystam. Później mamy pobudzenie endofirnowe. Zwiększa wytwarzanie endofiru, zyska dodatkowe 4 segmenty paska zdrowia oraz pełny poziom, czyli odnawia nam życie i oprócz tego jeszcze daje nam 4 kolejne paski, które się oczywiście nie regenerują, ale jesteśmy wytrzymali przez pewien okres czasu. To też jest fajne, tylko że tutaj właśnie potrzebujemy niebieskiego liścia jeszcze do tego, żeby to wytworzyć. No i to bardzo prosto dajemy wykonuj, prawda? No i dajemy sobie gdzie chcemy, żeby nam się to pojawiło. No dajmy sobie tutaj na przykład, no okej, niech tam sobie będzie. I tak wygląda mniej więcej z tym. Mamy tak, polowanie, odstraszać zwierząt, no to wiadomo, że zniechęca do ataku. Instynkt łowcy. Widzimy po prostu zwierzęta poblisku, w naszym pobliżu. Tak jakbyśmy przez ściany widzieli, nie? Taki cheat nazwijmy to. I zabójczy łowca, czyli zadajemy po prostu większe obrażenia zwierzątku. Walka. To będzie też ulepszona percepcja. No, czyli widzimy właśnie wrogów. To też jest bardzo fajna rzecz. No tak jak już wspomniałem, to samo co przy okazji zwierząt, tylko tutaj widzimy po prostu ludzi, przeciwników. Ogniotrwałość, odporność na ogień, wiadomo, szedz wyborowy. Po prostu ulepsza nam celność z biodra, prawda, mamy mniejszy odrzut, większą celność i tak dalej. Ostatnie to jest badania terenu. Badania, no tak, dobrze powiedziałem. Jest głębinowiec. No, czyli możemy tak długo wstrzymywać oddech, jak długo działa ten specyfik, a on działa 40 sekund. Z tym, że to jest jeszcze bez ulepszenia, bo są też perki ulepszające właśnie działanie tych substancji, więc no, długo można pływać pod wodą. Błyskawiczny sprint, no, czyli biegamy i płyniemy szybciej przez 20 sekund. I okej, tak to wyglądają mikstury, ale teraz przejdźmy właśnie dalej. Ostatnio to jeszcze też pytały niektóre osoby, skąd właśnie jest tą kasą i tak dalej, nie? Bo jak widzicie, to jest no, 3600 na 4000, nie? Bo musimy sobie powiększać portfel, żeby mieć więcej kasy, znaczy limit, żeby zwiększyć, prawda? Oprócz tego też plecak na łupy, prawda? Też mamy jakieś ograniczone pojemność tego wszystkiego, wiadomo o co chodzi. Dobra, więc tak. I co mamy przedmioty, które właśnie... Aha, to może zacznijmy jeszcze od tego. Albo dobra. No wiecie oczywiście jak to wygląda, zwierzęta są na mapkach tam zaznaczone, gdzie się występują mniej więcej, to jest takie łowiectwo.
i mam kabury. Na przykład kabury mam wszystkie. Bo prawda, na początku możemy mieć tylko jedną broń, później dwie, trzy i cztery. Nie wiem, cztery to jest maksimum. No i różne styki. Tam trzeba było chyba skórę kinów i tak dalej. Zawsze ostatnia taka rzecz, najbardziej rozbudowana, to potrzeba jakiegoś elitarnego zwierzęcia, czyli to jest coś, co znajdziemy tylko w misjach łowieckich. Przynajmniej tak to wygląda mniej więcej. Co mamy? Mamy portfel. Ja mam teraz na drugim poziomie. Trzeci to jest, widzicie, limit mi się zwiększy z 4000 do 6000 i będę potrzebować do tego dwóch skór rekina, który na razie nie mam, nie chciało mi się tego. To jest dość łatwo, prawda, poznajdywać te i tak dalej. Plecak na łupy, tak samo, też mam drugi poziom. Trzeci to jest skóra dingo, muszę aż 4 posiadać i będę mieć 64 przedmioty. Zasobniki na mikstury, to jest przydatne, mam trzeci poziom i mam 9 mikstur, mogę mieć przy sobie. Natomiast czwartego poziomu, o widzicie, i temu, żeby to skóra czarnej pantery. Tylko że znaleźliśmy składniki w zadaniu ścieżki łowcy, czyli tylko w ścieżce łowcy możemy zdobyć takie legendarne, czy nie no, może to przesadzone jest powiedziane, nie? Rzadko występujące, o, osobniki zwierząt. I będziemy wtedy mogli mieć 12 mikstur, co też jest dużo. To samo jest w ładownicach, mam trzeci poziom. Czwarty też potrzebuje, widzicie, skóra tygrysa złocistego, czyli też musiał misję przechodzić odpowiednio, znaleźł w ogóle, nie? To jest co? No, a to na granaty, ja tego granatu w ogóle nie używam, bo wiecie, tak na cichca łażę. Torby na uzbrojenie, to jest co? Oto ładunki, miny, to znowu koźlęcia, też mam w ogóle nierozwinięty. Zbiornik na paliwo tak samo, bo to chodzi o miotacz płomieni. No i torby na rakiety, których też nie używam, więc też nie są rozwinięte. No i doszliśmy tak tym sposobem jeszcze do łuku. Kołczan mam maksymalnie rozwinięty właśnie, mogę mieć 30 strzał i 10 specjalnych. Z początku jest chyba tak, 10 zwykłych strzał, to jest bida straszna, ale jak mamy 30 strzał, no to już ho, ho, ho. Jeszcze biorąc pod uwagę, że możemy wyciągać strzały z zabitych przeciwników, no to już super. Samowystarczalna broń, w ogóle lubię łuk tutaj. No i dobra, tak mniej więcej to wygląda. Zobaczyliśmy sobie crafting, ogólnie wszystko, co jest tam do wytworzenia, co można wytworzyć. To mi wyszło, jeszcze sobie zerknę na mapkę, a propos tych zwierząt, no jak widzicie właśnie tutaj są, no, no każdy kto grał to raczej zwrócił na to uwagę. Mamy zwierzątka, prawda, i jaki rodzaj, gdzie występuje, udajemy się tam, zabijamy sobie te zwierzątka, oprawiamy je ze skóry i rozwijamy sobie tam to, co chcemy sobie rozwinąć. I tak to mniej więcej wygląda, jak widzicie, no jestem gdzieś no, w połowie gry, to nazwijmy. No i na tym chyba skończymy, więc trzymajcie się, mam nadzieję, że taka wiedza wam się przyda, bo inaczej interesowała was w ogóle. Dobra, nie przedłużam już, na razie. No, cześć!